Witajcie na kanale Wiedźmy ze Wschodu, to Ida Wysocka. Zapraszam naszych drogich skorpionów, wasz rozkład roczny na 2023 rok. Bardzo dziękuję wszystkim, kto mi ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. To jest niesamowita pomoc, wsparcie dla mnie i dla tego kanału. A my przechodzimy do czytania. Ogólna energia tego roku jest pokazana tą centralną kartą, siódemka pentakli. Kochani, możliwe ten rok naszych drogich skorpionów będzie uczyć cierpliwości. Możliwe tutaj będzie wymagana zmiana strategii, zmiana jakichś planów. Jeżeli wy będziecie widzieć, że to nieskutecznie, to nie przynosi dla was tych oczekiwań, które wkładaliście w to. Dla większości to będzie się odgrywać na płaszczyźnie materialnej, na płaszczyźnie zawodowej, ale też może i dotyczyć relacji. Pierwszy dom wskazuje na to, jak nas odbierają inni ludzie, jak my chcemy być odbierani poprzez innych ludzi i nasza energia witalna. As buław mówi o tym, że ludzie widzą was, człowieka dzieła, człowieka słowa, który nie gada, tylko robi. Też to piękny wygląd, kuszący wygląd, a też ta karta wskazuje, że u was będą zasoby energii w tym roku, żeby rozwijać nowe projekty, żeby wykorzystywać wszystkie możliwości. Następny dom pokazuje dobra materialne. To, jak podchodzimy do pieniędzy, to jak wykorzystujemy swoje talenty, i tutaj jest wskazówka, ja troszeczkę przeskoczę dla naszych drogich skorpionów, jest wskazówka, że możliwy czas przyszedł na to, żeby rozwijać jakieś swoje talenty, które będą wam przynosić pieniądze, a wy możliwe tego się boicie, jakby blokada jakaś jest. Znaczy, ta karta może też wskazywać na tworzenie bezpieczeństwa pod kątem finansów. To, wiecie, odmawianie sobie w czymś, odkładanie, 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 strach na to, żeby wydać pieniędzy i to nie oprocentuje. Też tak może się odgrywać. U niektórych może tutaj być tak, że ten rok będzie takim, kiedy albo trzeba zaoszczędzić, albo trzeba odłożyć, poczekać na coś, żeby na przykład jakiś większy zakup, jakieś większe osiągnięcie pod kątem finansów. Też ta karta często oznacza blokady, strachy. Ale też może wskazywać na to, że bardzo dużo już tutaj macie doświadczenie, możliwe nawet były pewne błędy. Jeżeli to przeanalizujecie, przewartościowujecie, chyba tak, to też przyniesie dodatkowe korzyści, jeżeli chodzi o finanse. Następna karta to przyswajanie wiedzy, to edukacja, to podróże krótkie, to nasze relacje z rodzeństwem. I niektóre z naszych drogich skorpionów mogą się zdecydować na nową edukację, na przyswajanie w ogóle nowej wiedzy, nowej ścieżki pod kątem edukacji. Oczywiście to może też się przekładać i na zawód. Albo w ogóle, niekoniecznie, że tu tam będzie uniwersytet, to może być po prostu nowa wiedza, która pomoże wam zmienić nawet całkowicie światopogląd, pójść w nową drogę, taki stworzyć restart w swoim życiu. Też tutaj jest wskazówka, że niektóre z naszych drogich skorpionów mogą udać się w jakąś ciekawą drogę, podróż.
Mogą to być takie ciepłe kraje, gdzie dużo słońca, gdzie bardzo dużo przyjemności, gdzie Wam bardzo się podoba, ponieważ tutaj inny dom też na to wskazuje. Jeśli mówić o relacjach z rodzeństwem, to może być inne podejście, nowe podejście do tych relacji, bądź odnowienie relacji, jeżeli gdzieś było coś przyblokowane. A też ta karta może świadczyć o przyjściu na świat nowego członka rodziny, co dotyczy waszego rodzeństwa, czyli to dzieci waszych, dalsza rodzina, z dalszej rodziny, tak powiem. Następny dom to nasze korzenie, nasze dziedzictwo, to co dziedziczymy po przodkach. I wasi przodkowie mówią wam o tym, żeby cieszyć się życiem, żeby nauczyć się cenić każdy moment, żeby świętować, żeby podchodzić optymistycznie do życia. Możliwe, niektóre z waszych przodków popełniali ten błąd, że nie umieli na przykład świętować, nie umieli koncentrować się na przyjemnych rzeczach, na pozytywnych rzeczach. Więc proszę was o to, żeby uśmiechaliście się przy każdej możliwości, kiedy jest taka możliwość, żeby cieszyliście się, żeby świętowaliście, żeby tworzyliście świąteczną atmosferę, żeby cieszyliście się życiem. Albo to są wasi przodkowie i wy już to macie, tak, odziedziczyliście to po przodkach i to po prostu już jest w was zakodowane i to będzie dawać wam dodatkowe atuty w życiu. Mianowicie uśmiech, optymistyczne podejście, umiejętność zawsze we wszystkim zobaczyć dobre. I to wam będzie pomagać w ogóle w komunikacjach z ludźmi, w nawiązywaniu nowych kontaktów, we wszystkim. Następny dom pokazuje u nas relacje z dziećmi. I ta karta wskazuje na to, że możecie bardzo dużo dawać energii dla swoich dzieci, możliwe nawet i środków finansowych. Dla niektórych nawet jest tutaj przekaz, że możliwe czas tutaj coś przewartościować. Bo tak, jeżeli dzieci są małe, oczywiście to jest normalne. W sumie wszystko jest normalne, nie ma nienormalnych rzeczy. My jakby wszystko ma prawo być. Ale ta karta często wskazuje na to, że dzieci mogą być już duże, a my dalej je utrzymujemy, dalej ponosimy za wszystko jakby odpowiedzialność. I ta karta może wskazywać na to, że czas na separację. Dzieci powinni sami się nauczyć, zarabiać, być odpowiedzialnym za swoje finanse. Oczywiście u niektórych to może się odgrywać odwrotnie. Wam będą pomagać dzieci na wszystkie sposoby. To mogą być i finanse, to mogą być i po prostu pomoc, wsparcie od dzieci. Bądź też to może się odgrywać jako równoznaczne. Wy pomagacie w czymś dzieciom, dzieci pomagają wam. Równoznaczna taka relacja z dziećmi. Oczywiście nie u wszystkich to będzie się odgrywać jako relacja z takim potomstwem biologicznym, ponieważ my nie wszyscy musimy mieć dzieci. To dom, który pokazuje nasze talenty. Dom, co lubimy robić, to co robimy z przyjemności. I tutaj jest podpowiedź, możliwy czas oprocentować, jakby to powiedzieć, zacząć sprzedawać jakieś swoje talenty, sprzedawać, brać za to pieniądze, bądź w ogóle robić coś, w czym jesteście dobre, a wy możliwe na to jesteście zablokowani, że jakoś, jest tutaj jakaś blokada, u większości skorpionów to widzę. Tak jest pokazane. Następny dom to praca, to zdrowie. Jeśli mówić o pracy, to tutaj przełomowy moment, rozpoczęcie czegoś nowego. To nowa praca, nowy projekt, nowe podejście, to osiągnięcie też jakiegoś sukcesu w tym, co było przyblokowane, co było trudne, zwycięstwo. Jeśli mówić o zdrowiu, to ta karta wskazuje często zabiegi medyczne, korzystanie z medycyny może być tutaj wymagane u niektórych skorpionów, ale niekoniecznie.
Też ta karta często wskazuje na strukturę, na porządek, na znalezienie odpowiedniego jakby takiego trybu życia dla siebie, co dla mnie działa, to co mi pomaga, co mi daje energię, to też taka energia odpowiedzialności, odpowiedzialnie do czegoś podchodzić, jeżeli chodzi o zdrowie, to odpowiednia dieta, ja tego się trzymam. No nie dieta, tylko to, co jakby Wam wzmacnia Wasze zdrowie, to jest taka energia ćwiczę, znaczy ćwiczę, prowadzę zdrowy tryb życia, znaczy tego się trzymam. Taka zdecydowaność w tym jest i trzymanie się jakiegoś planu, tak pokazane. Następny dom, nasze relacje damsko-męskie, relacje partnerskie. Też nieraz ten dom pokazuje wrogów, sądy, instytucje. My tutaj skoncentrujemy się najpierw na relacjach damsko-męskich. Znaczy dla tych, kto jest w stałych związkach, pokazane bardziej aktywne męskie energie. I tutaj też jest podpowiedź. Inna karta wskazuje na to, że Wasz partner życiowy może tutaj jakieś sukcesy osiągać w karierze, w finansach, dla tych, kto szuka sobie pary. Karta wskazuje na to, że może przyjść ktoś bardzo ciekawy w takich energiach bardzo zasobowych. Też u niektórych w takim połączeniu karty mogą odzwierciedlać, że jest relacja, w której na coś czekacie. Czekacie na jakieś zmiany, nie wszystko Wam odpowiada. Jeśli mówić o partnerstwie biznesowym, to też może przyjść osoba do współpracy. Jeśli mówić o sądach, to tutaj też może przyjść osoba, która Wam pomoże rozwiązać jakąś sprawę. To jest tam, nie wiem, świadek, na przykład prawnik, ktoś, kto w takich energiach, wiecie, działania, umiejętności, kompetencji w tym, co robi. No i też jeśli mówić o sprawach prawnych, to też może być skuteczne wyjście z takich spraw, ponieważ sam król buław to energia inicjatywy, działania, sukcesów. Następny dom pokazuje nasze duchowe przemiany i to, co chcemy zatrzymać w tajemnicy. Duchowe przemiany mogą być tutaj, kochani, wiązać się z odpowiedzialnością, kiedy za dużo bierzemy problemów na siebie innych ludzi. Bierzemy swoje, bierzemy jeszcze cudze. To może się zmienić, bądź warto na tym popracować. A też ta karta często wskazuje zemstę. Chęć oddać. Oni zrobili coś mi źle, no to ja im oddam wszystko z powrotem. Też może tak u niektórych się odgrywać i przy czym to w takim domu wyszło. Następny dom. Dom wskazuje dalsze podróże, to też edukację. To sposób, w jaki rodzimy, będziemy radzić sobie z problemami. I tutaj karta pokazuje, że optymistyczne podejście Wam będzie pomagać. A też może być podróż, potwierdza się tutaj, przyjemna podróż. A też to dom, który wskazuje rodzinę naszych partnerów życiowych, bądź pieniądze nawet naszych partnerów życiowych, więc tutaj mogą być osiągnięcia finansowe, nawet dobrobyt finansowy, jeżeli chodzi o partnerów naszych bądź partnerek. I też bardzo skuteczna może być nauka w tym roku. Przyswajanie wiedzy, edukacja. Następny dom to nasze ograniczenia, słabości. To taki karmiczny też dom. I karta świat
w tym domu mówi o tym, że czas na rozszerzenie, czas na to, żeby przełamać, nie wiem, jakieś lody, jakieś blokady swoje, otworzyć się więcej na świat. I to jest bardzo dobra karta w tym domu, ponieważ Wam może to się udać. Ponieważ tutaj też dużo innych kart na to wskazuje, że może to dotyczyć i pracy, jak i w ogóle postawy życiowej. Następny dom to jak czujemy się w grupie, nasze kontakty dalsze, przyjaciele, przyjaciółki, różnego rodzaju organizacje. I tutaj szanse z kimś się zaprzyjaźnić. Też może tak być, że w wasze życie może przyjść partner bądź partnerka poprzez znajomych, poprzez dalsze kontakty. Też ta karta może wskazywać na takie charytatywne działanie. Możecie pomagać dzieciom na przykład, bądź zwierzętom. Coś robić od serca z miłością dla innych ludzi bezinteresownie. I ostatni dom to dom ryb. Pokazuje naszą intuicję, naszą podświadomość. Często ten dom pokazuje ukrytych wrogów. No tak, każdy prawdziwy skorpion ma prawdziwego wroga. I tutaj tak, co na płaszczyźnie takim podświadomości. Czas na zmiany, co dotyczy pracy, bądź zarabiania pieniędzy, bądź podejścia do pracy. Tak jest pokazane. I będziecie tutaj jakąś nową strategię tworzyć, ponieważ to u nas wyszła energia roku. Też ta karta może wskazywać na to, że mogą być ludzie, co dotyczy pracy, które źle wpływają na Was, które źle wpływają na Wasze samopoczucie w pracy, nawet na Wasze rezultaty w pracy. U niektórych tak to może się odgrywać. I też ta karta mówi, że warto słuchać swoją intuicję. Jeśli ktoś nie odnalazł jeszcze swojego zawodu z przeznaczenia, kto szuka siebie zawodowo, to też ten rok może być przełomowy pod tym kątem. Możecie to odnaleźć, ale warto słuchać jakby siebie, swoją intuicję. Możliwe tutaj trzeba zrobić jakiś plan duszy, jeżeli chodzi o zawód, bądź numerologiczny, czyli skorzystać z jakichś takich ezoterycznych sposobów dla tych, kto szuka siebie. Też taka może być podpowiedź. Taki przekaz. Bardzo dziękuję wszystkim, kto był ze mną. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.